Summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match head. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. Hej ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj jest kolejny nowy odcinek z serii City Skylines Azuson Edition. Moi drodzy, żegnaliśmy się i mówiłem, że zajmę się tymi drogami i w ogóle nie zająłem się niczym. Nie zrobiłem nic. Ale cóż, macie chcecie takie odcinki, spoczko, nie ma sprawy. Już się tym zajmuję osobiście. Czy tutaj są sektory? Nie, i dlatego tutaj nikt mi się nie buduje. Także ciach. Przepraszam. Tutaj pięknie. I tak. Super. Stawiamy kolejne drogi. Odtąd aż dotąd. O, dotąd. Pięknie. Odtąd. Dotąd. I odtąd. Znaczy tak, odtąd myślę, że dotąd i tutaj prowadzimy to na estakadę. Okej. O! Pięknie. Jak to wygląda? Super to wygląda. No i git. Tutaj tak samo chciałbym zrobić, także prowadzimy tutaj drogę sobie. O tak, o. Super. Tutaj tak samo zrobimy. Pięknie. Tutaj tak. To się usunie wszystko. I to już poprowadzimy sobie ładnie estakadą. Tak jak to zrobiłem tutaj. Zobaczcie, fajnie to chyba wygląda. Nie będę się bawił w te tunele, bo tunele są bardzo kosztowne w utrzymaniu. Tak, page up. Nie, to mi nie wyjdzie tutaj. Także muszę to zmienić troszkę. Tutaj dopiero. O, tutaj. O, pięknie. O Jezu. Złap to. Tak. Page down. O. No i super. Zobaczcie. Lepiej to wygląda niż zasrane tunele. Także jest spoko. To zniszczymy. I tutaj zrobimy tak samo. Nie wiem, czy nie za wcześnie wchodzę na to. Dobra, niech będzie tak. Troszkę dalej. W dół. No. Sprowadźmy to na ziemię. O, pięknie. Okej. Także teraz zrobimy to trochę jeszcze raz. Tak, tu będzie troszeczkę krzywo. Ale dobra. Takie krzywe ulice też są w pewnym stopniu dobre. Prowadźmy to dalej, aż tutaj myślę. Będzie w porządku. Tutaj zrobimy taką krzywą ulicę całkowicie. Czy nie, nie taką, nie taką. Krętą, proszę. Krętą, krętą. Momencik. Dobra. O. Pięknie. O to mi chodziło. To właśnie miałem w planach. Moi drodzy, tutaj muszę pamiętać
o tym, że będzie linia kolejowa, ale na razie jest dla mnie niedostępna. Kiedy będę... Tak, na razie mam tylko metro. Pociągów jeszcze nie mam, widzicie, nie mam pociągów i samolotów. Kiedy będę mógł... już niedługo. Jeszcze 1500 mieszkańców i będziemy mogli stawiać pociągi, także tutaj postawimy... kurczę. Towarowe stacje kolejowe. I tak samo puścimy dookoła miasta linię po prostu pociągową, prawda? Żeby ludzie mogli dojechać sobie. Albo w sumie nie. W sumie w mieście zrobimy metro. Będzie bardziej efektywne niż pociągi. Także spoko. Zjazdy z autostrady trzeba zrobić tutaj. Bo ludzie też w końcu będą chcieli tutaj dojechać. Nie. Prosto proszę. Prostą drogę wybrać. O. Super. A, tu jest za mała odległość. Super. I tutaj trzeba będzie taki szacher-macher mały zrobić. Trzeba będzie zrobić tak. Tak. I trzeba będzie teraz zrobić wstecz kręta droga. Na estakadę. Proszę mi to wprowadzić. Tak. Super. O, pięknie. Tak. Nie, wstecz. I tak, jest tutaj. Czy jest dobrze? Jest dobrze. Tylko... O, tu jest strasznie krzywo. Dobra, no ja tego już nie wyprofiluję. Zrobimy tu lepsz. Żeby to była droga jednokierunkowa. Och! Ja nienawidzę tego, jak ja mi tutaj blokuję przycisków wstecz. Zatrzymamy sobie chwilę. Autostradę mi daj, panie. No i widzicie, i muszę teraz zniszczyć. No pięknie. Brawo, Molar. Nie można rozbudować... Prostą drogę chcę. I naprawione. Tutaj jeszcze raz krętą poprosimy. O, było. I tak. I git. Ważne, że są zjazdy. Wszystko jest zrobione w porządku. Także jest lodziomiodzio. Jak to dziwnie wygląda. Nevermind. Okej. Tutaj jeszcze trzeba postawić drogę. Tylko prostą, moi drodzy. Prostą, proszę. Chociaż nie, krętą. Jeszcze raz krętą. Tak, poprosimy. Jak to dalej poprowadzić? Zastanówmy się przez chwilę. Czy coś tu zmienić? To jest dobrze w sumie. Nie chcę przewiązywać dwóch autostrad, ponieważ to będą się robiły niebotyczne korki na autostradach. Jak ludzie tutaj zaczną wjeżdżać. Mam pomysł. Zrobimy troszeczkę inaczej. Tutaj jednokierunkówka, ulepsz. To ma być jednokierunkowa droga. Tutaj dalej zrobimy wjazd na autostradę. To już może bardziej z tej drogi byśmy to zrobili, chociaż może nie, albo tak. Tutaj musi być wjazd. O tak, pięknie. Taki zakrzywiony troszeczkę. Tutaj wjazd będzie. Prosto poprosimy. Bardziej pod skosem mieciu. Pod skosem. Super. Jak to wygląda? Czy to dobrze wygląda? Czy to źle wygląda? Chyba jest w porządku.
musiałbym przeprowadzić drugą estakadę, żeby ludzie mogli wjeżdżać na tą drogę. Ale nie mam tutaj właśnie koncepcji, jak to zrobić. Myślę, że poprowadzimy drugą estakadę stąd. To czy to będzie dobre? To nie będzie dobre. Musiałem to zrobić bardziej z innego. Nie mam pomysłu po prostu, powiem szczerze. O, ludzie. Mam wjazdy, nie mam zjazdów. Zjazd jest tu. Tutaj jest zjazd na autostradę. Samo jest tam zjazd na autostradę. Ale na ten pas nie ma w ogóle. Tunelem tego nie poprowadzę, bo nie mogę. Zrobimy inaczej. Zróbmy coś takiego. Tak. Ale tak. O tak, 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 tak. O tak. Tak. I doprowadźmy to tutaj. I teraz zmieńmy kierunki, żeby to był taki prowizoryczny wjazd. Myślę, że będzie zdawał egzamin. O! Trochę tak jest, ludzie będą musieli tutaj się łamać strasznie. Ale dobra. Inaczej tego tutaj tak nie rozwiążemy. Chyba, że to tak strasznie okropnie wygląda. Chyba mam pomysł. Tylko czemu nie zrobiłem tego na samym początku? Czemu nie dałem tu ronda? O! O! To by miało wtedy sens. No po prostu, ludzie. Widzicie? To by mi załatwiło wszystko. Dobra. Także robimy to w tenże sposób. Wszystko niszczymy. Tyle mojej pracy. Wszystko teraz zniszczyć. Tak, wiem, moi drodzy, że buduję drogi i potem je niszczę. No, metoda prób i błędów to się nazywa, prawda? O, traf to. Okej, okej. Pięknie. To mogę wszystko zniszczyć, super. I teraz mogę postawić to. O, tak jest. Troszeczkę inaczej mi się to wyglądało. O! To będzie zdawał egzamin. Myślę, że tak. Myślę, że tak, ale najpierw trzeba podjąć te drogi. Okej. O! O tak, super. Rozłożymy to. To niech będzie. O tak, o. O, i to załatwi moje problemy. Autostradę poproszę. Kokrętą. O, tak to wyprofilujemy tutaj. Że za bardzo. O tak, nawet dobra, niech będzie nawet tak. W bok mi tylko, w bok.
trochę inny sposób chciałem to postawić. Dobra, no niech będzie w sumie i tak. I to proszę jeszcze tak. Nie tak. Połącz mi to. Połącz mi to, Franiu, ale w sposób taki, żebyś no... O, ludu. Dobra. Niech będzie nawet i tak. To jest tak zrobione, czyli super. Musimy zamienić kierunki ruchu. O, cyk. Cyk. I cyk. I cyk. I cyk. Pięknie. Pięknie. Tutaj, poproszę. Tak i tak. Moje problemy zostały właśnie rozwiązane. Po co się tyle z tym męczyłem? Nie wiem. Nie pytajcie mnie się o to, bo po prostu już nie mogę. Tyle co ja się nad tym naślęczałem. Okej, okay, tak, tak. Żeby to było... Tutaj, o, pięknie. No i pięknie, tutaj w sumie też mogę taką drogę poprowadzić. O, tak, bardziej to zakrzywimy. Brak funduszy, super. No. Ale udało mi się. Udało mi się ogarnąć tego wielkiego... Nie wiem nawet jak to nazwać. Dobra, niech teraz samochody wrócą na swoje tory. Swoje tory, Jezu. Na drogę. O, molar debilu. I zobaczcie. Działa, działa. Trochę nierówno to postawiłem, ale dobra. To ma działać. Okej. To jest opróżniane. Tak będę z tym bawił i nawet nie pobuduję tamtego... jak to się mówi? Tamtych mostów. O, tak. O, super. I tak sobie zajmę całe to... całą tą powierzchnię tutaj. No, fajnie było to drogę tak oprowadzić. Ale nie mamy kasy. Nie ma kasy. Dobra. Te mosty naprawdę bardzo fajnie wyglądają. Powiem wam szczerze. Super to wygląda. Ale trzeba będzie tu przeprowadzić prąd i wszystko. Także uzbrójmy tutaj działki. To się mówi. Tak. Brak funduszy. Oczywiście. Także cóż, moi drodzy. Widzimy się za chwileczkę, jak fundusze się znajdą. 2 hours later. Okej, moi drodzy, widzimy się już po cięciu. Także zaczynamy sobie budować. Kasy troszeczkę jest. Także trzeba rozciągnąć tutaj kanalizację. Kanalizację i wodociągi. Super. Tutaj. Ciach. I tutaj. Super. Czy tutaj potrzebuję? Nie, tutaj nie. No tu jest autostrada, nie chcę tutaj przy autostradzie tego... Znaczy, nie chcę przy autostradzie zabudowywać tego. Tutaj fabryki spoko, ale mieszkalnictwo nie. Trzeba będzie przerzucić prąd. To na pewno. Także tutaj, to. To tutaj i to. To jest zajęte miejsce. Tutaj, to, tutaj. Dobra. Prąd będzie. Także tutaj będzie rejon handlowy już o wysokim zagęszczeniu. Jest jedna kierunkówka, tak? Jedna kierunkówka, także tutaj nic nie może być. Także poproszę to, tutaj. Tutaj. Tutaj przewiążemy ulicami to. Nie kręta, nie kręta. O, super, będzie w miarę równo. Tutaj też żeby było równiuteńko. Pięknie.
Rejony. Tutaj będą już rejony o wysokiej intensyfikacji. Czyli, że już wyższa zabudowa. Tutaj tak, tutaj tak, tutaj tak, tutaj tak, tutaj tak. No, zaznaczę się. Super. I ciach. Dobra, ludzie niech się zaczynają powoli wprowadzać. Tutaj jeszcze trzeba zrobić tak, dalej. O. Pięknie. Dalej na środeczku. Jeszcze troszkę dalej. Pięknie. Tutaj, tutaj, tutaj i tutaj, i tutaj, i tutaj, i tutaj. I dwa kwadraciki, dawaj, dobra, pięknie. I teraz to, tutaj wszystko koło tuneli, to będą właśnie handlówki. Handlówkom to nie przeszkadza, także spoko. Im tam hałas nie wadzi. Porosimy tak. Tutaj jest linia kolejowa. Z racji, że tu jest linia kolejowa, to damy tutaj biura. Biurom też to nie przeszkadza. Tak, pięknie, pięknie, pięknie. Dobra. Tutaj wszystko od tej linii kolejowej zawalimy biurami sobie. To jest tak troszeczkę nierówno, ale no jakoś to musimy przeżyć. Mieszkańcy się nie budują na razie. Ale to kwestia czasu. Ile to kosztuje? 65 tysięcy. Sporo. Sporo, sporo to wszystko kosztuje. Ile kosztują autobusy? Też sporo. Baza taksów, taksi. 15. Także nie. Także nie. Tutaj jeszcze muszę drogę wyprowadzić. Wprowadzimy 8-pasmóweczkę sobie. Jednokierunkową? Nie, dwukierunkową. 8-pasmóweczkę. Stąd tutaj. I piknie. Miasto też tutaj będzie troszeczkę odciążone. Także będzie super. Tutaj chciałem tunelami rzucić, ale nie wiem, czy to będzie miało w ogóle jakikolwiek sens. No zobaczymy. Na razie jeszcze mogę zabudować sobie, przeciągnąć miasto aż dotąd. O, aż dotąd. Tutaj będą właśnie handlóweczki. Tak jak mówiłem, im to nie przeszkadza, że będzie hałas. Tak, pociągniemy sobie. Tak, super. No to zrobimy dalej, żeby to mi się nie zatrasiło. W sumie, czemu by nie, niech tak będzie. Czy ja mogę przeprowadzić ulicę pod mostem? Mogę! Tylko, czy to będzie miało jakikolwiek sens? Będzie miało. Będzie miało w przyszłości, jeszcze zobaczycie, że to będzie miało sens, to będzie się dobrze spisywało. Chciałbym z tym pójść. O! Pięknie. Będzie troszeczkę na skraju, ale co tam. Będzie to fajnie wyglądało też. Poprosimy prosto w drogę. I na trzy. Raz, dwa, tu trzy. Dobra, to będą takie dłuższe sektory. Też może zrobimy je krótsze zaraz. Troszkę przecinamy. Brak funduszy. Super. Minus 93 zł. Fajnie. Okej. To już zaczyna fajnie wyglądać. Naprawdę bardzo fajnie. To jest... Tak, będzie. O, tak, o, tak, o, tak, o, tak, o, tak, o, tak, o. Super. Tutaj, jak mówiłem, handlóweczki będą wszędzie. Cały ten sektor. A to będą rejony mieszkalne, to tak samo i to tak samo. I myślę, że to też. Fajnie. Naprawdę fajnie to już zaczyna wyglądać.
Dobra, kolejną drogą przewiążemy to. Przewiążemy, no, przetniemy. Czy tutaj mogę zrobić... Tak, jeszcze mogę zrobić. Brak funduszy. Już. I piknie, piknie, panie, piknie. Cyk, cyk. I cyk. Tutaj jeszcze potem wszystko zabudujemy. O, ten cały pusty sektor. Nie ma prądu. Już wam prąd po... Ale czekaj pan. Dobra. Czy to będzie starczało? Powinno. On płynie? Płynie. No pięknie. No. Tak miało być. Co jeszcze muszę? Kanalizację tutaj musimy wprowadzić. O, ciach. Ciach. Ej, to się miało połączyć. Pięknie. I... Brak funduszy. I brak funduszy. No, tak to nawet można wstawić. Super, super to wygląda. Tutaj postawimy dwupasmowe, żeby łączyła się z właśnie tutaj. Na autostradę tego nie będę wpuszczał, bo po co? Tutaj to niech nie ma połączenia z autostradą. Tutaj nie będą jakieś sektory bardzo oblegane przez samochody. Najbardziej są tutaj oblegane, a tu się pali. Ale strasz już to gasi, także spoko. No, nadal czekamy na to, aż osiągnę 8000 mieszkańców. Ale to jeszcze długi czas do tego. Brak funduszy na to. A szkoda. No w ogóle, jak wygląda widok informacyjny, jeżeli chodzi o wodę? No, z wodą jest... No, już trzeba interweniować. Już trzeba kolejne wodociągi stawiać. Tak samo od kanalizacji. Edukacja. No edukacja jest na mizernym poziomie, no bo tak jak mówiłem, tutaj mają być obszary mało wyedukowane, aby właśnie zasilać, aby dawać siłę roboczą do obszarów właśnie tych, tam gdzie są fabryki i w ogóle, śmieci. Jak to wygląda ze śmieciami? No jeszcze potrzebuję jedną spalarnię, to na pewno. Korki. Najbardziej zakorkowana jest ta część miasta, zobaczcie, jest tragicznie. No ale no, co zrobisz, jak nic nie zrobisz, panie? Hałas. No to najbardziej produkuje hałas, to wiadomo. Policja. Policja nie ogarnia w ogóle tutaj. Tak samo tutaj. Trzeba kolejne komisariaty postawić, tam to wiadomo. No. No i spoko. Tak to trzeba zrobić. Także brak funduszy na to mamy. A kiepsko, kiepsko. Trzeba tutaj postawić straż i to na duch. To ja bym już postawił tutaj taką wysoką. Wysoką, Boże, co ja powiedziałem. Dużą remizę. Samo trzeba było postawić tutaj duży szpital. Już naprawdę wielkich rozmiarów. No i tak samo policję dużych rozmiarów. Posterunek policji. I myślę, że tutaj gdzieś będzie więzienie. Ale więzienie będzie gdzieś tak przy autostradzie, gdzieś tak, nie wiem. Gdzieś tu? Gdzieś tu myślę, że więzienie będzie. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Na to jeszcze przyjdzie czas. Tak. I tamtędy miała przebiegać linia kolejowa. Ja o tym non-stop pamiętam. Okej. Jest kasy troszeczkę. Pogadałem, kasa przybyła. Teraz mój głos to jest taki, że
Gadam, jakby mi się nie chciało, prawda? Ale moi drodzy, ja już wam nagrywam chyba 6 czy 7 odcinek na raz, także musicie mi to wybaczyć. Wiecie, że to wcale nie jest takie lekkie, jak się wydaje, nagrywanie, bo muszę non-stop wam coś gadać. I jeszcze tutaj to przywiążę tak, tak i tak. Tutaj będzie tak. No i pięknie. Tutaj będą rejony handlowe. Dookoła. Dookoła tego będą handlóweczki. O! Super! Tutaj też. Oczywiście. I tutaj już będzie... Nie. Tutaj będzie o mało niskiej intensyfikacji obszar rozbudowy. Czy jest tam kanalizacja? Nie ma. Także poprowadźmy ją tam. Pięknie. Brak funduszy. Że poczekajmy chwilę. Czy to jest dobre, co ja w tym momencie robię? Chyba tak. Podciągam obszar zabudowy jak najbliżej autostrady. I praktycznie zapełnię całą wyspę. Tutaj mam taki sektor właśnie z lasem, żeby właśnie oddzielić ten sektor przemysłowy od normalnego sektoru zamieszkanego. Także myślę, że to jest fajny zabieg. Bardzo ładnie to wygląda. Tego już nie będę bardziej rozwijał. Tutaj gdzie jest, tak będzie. Bardziej tego nie będę rozwijał, bo po co? Niepotrzebnie mi jest więcej takich obszarów właśnie przemysłowych. Dalej, można by było już postawić tą kanalizację tam, gdzie nie postawiłem. Z tego punktu mi tam wyprowadź. Aż do tego. I pięknie. I teraz niech ludzie się tylko tutaj zaczną wprowadzać. Ja myślę, że trzeba tu będzie postawić wszystko. Remizę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że postawimy tutaj też podstawówkę. Chociaż podstawówkę... Podstawówka jest tylko jedna na całe miasto. Nie ma w ogóle szkoły, to wiem. No tak jak mówię, żeby byli niewykształceni pracownicy tutaj, żeby mogli pracować. Bo jeżeli by byli wykształceni ludzie, nie chcieliby tutaj pracować i zakłady by plajtowały i dla mnie to był problem, bo wtedy bym zaczął bankrutować powoli. Także to jest mój umyślny zabieg. Ale tutaj już będą właśnie tereny, które będę kształcił. Tam to już całkowicie będą szkoły takie wielkie, że to głowa mała. I tutaj tak samo. Tam nie, tutaj tak. Tutaj zabudujemy tylko ten jeden kwadrat, taką wysoką zabudową. Myślę, że też będzie fajnie wyglądało. I cóż, lecimy dalej z drogami. Trzeba podprowadzić je... Stąd myślę, że można by było tak zakręcić nawet. O, tak ładnie. Tutaj postawić już proste. Proste powiedziałem, a nie kręte. O, ludzie. O, i pięknie. Widzicie? Tu już biura chcą bardziej wykwalifikowanych pracowników, także tutaj już trzeba będzie stawiać szkoły i tutaj już naprawdę trzeba będzie kształcić społeczeństwo. Także widzicie, to już wszystko wymaga od nas większej uwagi. Myślę, że gdzieś stąd można by było... O, super. To wygląda znacznie lepiej. To miejsce jest już za... O co chodzi? Miejsce jest już zajęte. O! Także mi takie jedno skrzyżowanie powstało spore. Jest dobrze. Jest dobrze. No właśnie, tu jest ten problem, że są te skrzyżowania, także prowadzimy to tak. Troszeczkę odbiegniemy od normy. Prowadzimy to o tak. Tutaj coraz damy jakąś przewiązkę po prostu. O! To może być fajne. Naprawdę fajne.
No, z tym szkolnictwem będzie problem. Dobra. Dam radę, moi drodzy, dam radę. Wszystko się zrobi. Okej, no, stawiaj mi to, panie. Super. Tutaj zrobimy przegiązkę. Brak funduszy. Brak funduszy nadal. No, pięknie. Ja też chcę taką ładną przewiązeczkę. No, hajs, zbieraj się. Dawaj, dawaj, dawaj. No. Pięknie. Czy zrobimy przewiązkę? Gdzieś tutaj. Super. I przewiązka będzie tutaj. No nie, to miejsce już jest już zajęte, także będzie tutaj. No, pięknie. I cóż, trzeba kreować szkoły. Kreować szkoły, budować szkoły, bo poziom wykształcenia mojego społeczeństwa jest mizerny i to bardzo mizerny. Ale na razie nie mamy pieniędzy. Także, moi drodzy, w kolejnym odcinku myślę, że zobaczymy się już z większą ilością pieniędzy. Zaczniemy budować szkoły, rozwijać dalszą część miasta. W tym momencie ja się z wami żegnam. Zapraszam was do kolejnych materiałów. Jeżeli chcecie, aby City Skylines pojawiało się więcej na moim kanale, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, zasubskrybujcie mój kanał. Ja się z wami żegnam. Zapraszam was do kolejnych materiałów. Hej, ludziska!